Jakie zachowania zrujnują twoje relacje? Najgorsza chyba jest strategia węża, która jest druga, albo ta ostatnia. To musisz samodzielnie ocenić. Pierwsza rzecz sarkastyczne uwagi. No bo nie jest sztuką mieć skrajne poglądy, czy jak to się czasem określa, moim zdaniem dużo trafniej krawędziowe, edgy, poglądy. Naprawdę, potrafi je mieć nawet piętnastolatek. To nie jest trudne. Stąd też wszystkie komentarze o nienawidzeniu ludzi, prawieniu złośliwości, o tym, że wszyscy są głupi. Jest po prostu, no, no, dziecinne. Takie marudzenie na oczywiste obserwacje na temat rzeczywistości, że rzeczywistość jest niesprawiedliwa, ludzie samolubni, zapatrzeni w siebie, rząd czy kulty religijne obłudne i pełne hipokryzji. Do tego w naszym społeczeństwie pokutuje takie powiedzenie, że złośliwość jest oznaką inteligencji i wielu fascynują mistrzowie ciętej riposty. A ma to sens jedynie wtedy, kiedy wszyscy obecnie akceptują taką szyderczo-sarkastyczną konwencję. No więc pohamuj się, zanim wyskoczysz ze swoimi nieproszonymi opiniami. I to już nawet nie mówię o tych skrajnych, ale zwykłych, sarkastycznych złośliwościach: że ktoś się ubiera w tanim marmanim, albo że ma zęby jak z katalogu od dentysty. Prawie nie uwag podszytych złośliwością nikomu nie służy, choć może bawić twoich niedojrzałych znajomych. Ale dokładnie tak wygląda to na obrazku: niedojrzale. Złośliwość na tematy ciała, że ten to grubasek, pyszczaty że na plaży ten owłosiony jak małpa, albo uwagi na temat ubioru, czy co gorsza podjętych decyzji. To wszystko zostaw sobie na wieczorne marodzenie przed telewizorem z żoną czy mężem, ale oszczędź innym tego. Dlaczego? Bo natychmiast możesz podkopać swoją pozycję osoby godnej zaufania i przewidywalnej. Nigdy nie wiesz, na jaki grunt trafią twoje uwagi, czy komuś nie deptasz akurat po odciskach. Nikt ci tego nie powie wprost, tylko pośmieje się, ale to, co sobie pomyśli o tobie, to już jego. Wyjdziesz na osobę dziecinną, konfliktową, której lepiej nie podpaść, żeby nie oberwać. No i taki nawyk może też trafić na dzieci i to, co po dorosłym spłynie jak pokaczca. tak do dziecka jakaś uwaga może się po prostu przykleić i zostać na bardzo, bardzo długo. Druga rzecz to strategia węża. Każdy ma inną odporność na konflikty, kłótnie czy konfrontacje słowne. Niektórzy czują się w tym jak ryba w wodzie, większość woli jednak tego unikać. Rzadko jednak ludzie radzą sobie konstruktywnie z konfliktem. W większości albo jest to po prostu atak i naparzanka, albo wycofywanie się i bronienie. Najgorsza jednak ze wszystkiego jest tak zwana strategia węża. Polega ona na ślizganiu się po faktach i knuciu intryk. Miałem kiedyś współpracownika, który nigdy nie mówił mi nic wprost. Kisił to w sobie, skarżył się innym, opowiadał niestworzone rzeczy na mój temat i podburzał innych, żeby załatwiali ze mną jego sprawy. A to, żeby poskarżyli się mi, że on za mało zarabia, a to w rozmowie z naszym wspólnym szefem, że tłamszę jego kreatywność, regularnie wbijał nóż w plecy, a przynajmniej szpilki w plecy, a na spotkaniach twarzą w twarz uśmiechał się do mnie, jak gdyby nigdy nic. Nie dość, że oziębiło to nasze relacje, to jeszcze pogorszyło atmosferę w całej firmie, bo wśród podburzonych przez niego osób zaczęły się tworzyć podgrupki kolejnych sfrustrowanych. Typowa bierna agresja. No bo nie bardzo miałem jak się obronić czy odpowiedzieć, wszystko wracało do mnie tylko rykoszetem, no i temat cały czas był przez niego grzany. Jest to czysta manipulacja, to załatwianie swoich konfliktów przez zrobienie profesjonalnej dramy z ofiarą i oprawcą w rolach głównych, to rozdmuchanie prostej rzeczy, konfliktu w swojej głowie do absurdalnych rozmiarów. A gdyby tak do konfrontacji podchodzić otwarcie, z odwagą cywilną. To nas będzie wzmacniało, odparniało na stres, albo znacząco ten stres skracało, no bo umówmy się, że takie jątrzenie konfliktów dla nikogo nie jest przyjemne. Jeśli jesteś osobą, która lubi wokół siebie robić dramy, zastanów się, co cię do tego pcha, bo z pewnością dla nikogo nie jest to przyjemne. Trzecia rzecz, z której naprawdę polecamy zrezygnować, to ciągłe rywalizowanie i konfrontacja. To ciekawe doświadczenie obserwować, jak mało dzieci tak naprawdę dobrze radzi sobie z rywalizacją i konfrontacją. Nie znam dokładnych proporcji, ale większość dzieci na samą świadomość, że będziemy grać w grę konfrontacyjną, albo że kogoś będą musiały pokonać, być pierwsze, lepsze, aż skręca. A jednak jest ta nieliczna garstka dzieciaków, które będą chore, jak nie zmiażdżą swoich przeciwników i nie dokopią słabszemu. To nie jest kwestia wychowania, jakby wiele osób mogło pomyśleć. A przynajmniej w znacznie mniejszej części jest to kwestia wychowania, to kwestia naturalnego temperamentu i osobowości. Naturalne nastawienie na rywalizację nie jest tak częste, a jednak rodzice często pchają swoje nienawidzące rywalizacji dzieci do rywalizacji. Uczą ich takiego stylu postępowania i funkcjonowania, a potem jako dorośli wyrastają na pyszałków, którzy zamiast rywalizować w sposób honorowy i fair. Grają zawsze nieczysto, bo tylko tak potrafią zyskać przewagę, bo nie potrafią naturalnie rywalizować i zaleczają toksycznymi zachowaniami swoje frustracje z tym związane. Większość ludzi ma naturalną skłonność do współpracy, a nie rywalizacji, porównywania się i tego typu rzeczy. Po prostu ludzie naturalnie nastawieni na współpracę, gdy są zmuszeni do rywalizacji, często stają się podli, pełni hipokryzji, albo grają wyjątkowo nieczysto. To rodzi masę negatywnych konsekwencji, w szczególności wszechobecne porównywanie się do wszystkich. W dobie Instagramowych ciał, wyryżyserowanej fotografii oraz w pełni wykreowanych internetowych person, jest to okropne wpaść w spirale porównywania się. Nie potrafisz zdrowo i naturalnie rywalizować, frustruje cię ciągłe porównywanie się? Spróbuj w życiu zamiast tego zacząć z ludźmi współpracować i nie próbować ciągle ścigać się z tymi, których postrzegasz za lepszych od siebie. Czwarta rzecz, z której warto zrezygnować, złośliwość maskowana. Całe zagadnienie maskowania pewnych zachowań wymagałoby zupełnie oddzielnego, atakacyjnego filmu i to bardzo długiego, ale obracanie wszystkiego w żart jest jedną z cięższych towarzysko przypadłości. No bo dobry żart jest zawsze w cenie, bo potrafi rozładować wiele trudnych sytuacji. Dzięki temu zyskujemy na chwilę więcej dystansu, szybciej panujemy nad trudnymi emocjami i przechodzimy do konstruktywnego myślenia i szukania rozwiązań. Wyobraź sobie jednak, że masz rodzica, przyjaciółkę czy partnera, którzy na każdy twój problem reagują śmiechem. Rzucił cię chłopak? Eee, he, he to, to dobrze. Zwolnili cię z pracy? No, bardzo śmieszne. Dziecko ma ospę, no to jest to na pewno nerwowy śmiech. Szewnie przyjemnie skomentował fakt, że bierze urlop, Nieważne jak duży czy mały jest kaliber problemu, on czy ona zawsze reagują jakimś formą rechotu, czy złośliwym, czy cynicznym, czy jakimkolwiek innym. Koniec końców każdemu to źle pojęte luzactwo zacznie doskwierać. Przydałoby się wysłuchanie, przytulenie, wsparcie, potraktowanie poważnie. Niestety dla niektórych śmiech czy nerwowych ichod to jedyna znana strategia radzenia sobie z napięciem, które występuje właśnie w tobie, w tych osobach. Nieraz bardzo głęboko zakorzeniona w relacjach z domu rodzinnego, gdzie po prostu mama czy tata nie akceptowali i sami wypierali nieprzyjemne emocje, takie jak złość, smutek czy lęk. Stąd taka nerwowa reakcja śmiechem na no absolutnie wszystko. Zmiana takiego nawyku może zająć naprawdę sporo czasu. To, co ułatwia wyjście z utartych kolej, to świadomość, że nie zawsze musimy mieć gotową odpowiedź na wszystko. Masz prawo powiedzieć swojemu rozmówcy: wiesz, to co mówisz zbudzał mnie niepokój i zupełnie nie wiem, jak się zachować. Okażesz mu w ten sposób szacunek, a równocześnie pozostaniesz autentyczny. No i piąta rzecz, która zrujnuje Twoje relacje, to ciągłe doradzanie i naprawianie. Wujkowi, ciotki Dobra Rada to prawdziwe przekleństwo. Tacy kanapowi specjaliści od naprawy świata nie znają kontekstu, nie wiedzą przez co przeszedłeś, ani jakie próby już podjąłeś naprawienia zawsze wiedzą. Zawsze mają gotowe rozwiązanie na wszystko. Wiedzą tysiąc razy lepiej. Zmień sposób ubierania, nie noś dziecka w chuście, uśmiechaj się częściej, nie narzekaj na depresję, pobiegaj itd. itd. Lista rad i rozwiązań jest zazwyczaj długa, jak paragon z supermarketu poniedzielnych, pardon, w sobotnich zakupach wszystko wydaje się wtedy do załatwienia od ręki. Bardzo często to zachowanie opiera się na dobrych intencjach, bo przecież wysyłając kuzyna kucharza na kurs programowania naprawdę życzysz mu wyższych zarobków. I krytykując małżeństwo córki, tak naprawdę chcesz, żeby była w życiu szczęśliwa. Niestety tam, gdzie włącza się tam taki wszystko wiedzący ekspert, najczęściej wyłącza się empatia. Osoba, którą punktujesz, czuje rosnące osamotnienie, bo zamiast dać jej sygnał, że jest dla ciebie ważna, że ją widzisz, szanujesz i rozumiesz, Snujesz kolejne teorie. Prawdą jednak, którą bardzo często odkrywają pacjenci, psychoterapeutów czy klienci coachów, jest to, że większość z nas, jeśli dostajemy chwilę, potrafi wpaść na optymalne rozwiązanie własnych problemów. Naprawdę. Warunkiem tego jest jednak przestrzeń, życzliwa uważność, dzięki której wreszcie możemy zebrać myśli. Zarzucanie rozwiązaniami, narzucanie ich, to wrzucanie własnej wizji świata i nakładanie presji. I wielkich oczekiwań. Powinieneś być taki, powinnaś robić to w takim, a nie innym czasie, krócej, szybciej, bo się da. Daj ludziom w swoim towarzystwie oddech, a sam wyluzuj. Nie musisz wiecznie grać w roli eksperta. Posłuchaj kogoś innego, poznaj jego doświadczenia i pomysły, i milcz. Może cię to mile zaskoczyć, możesz dowiedzieć się czegoś nowego, co okaże się przydatne również w twoim życiu. Tych pięć rzeczy zdecydowanie warto wyeliminować w swoim towarzyskim życiu. Co jeszcze? Pisz w komentarzach. Dzięki za Twój czas i pamiętaj, pozostanie przeciętne. Cześć.